Bardzo nam miło, że Państwo jesteście z nami. To portal InfoFlash, Adam Giza. Rozpoczynamy. A zaczynamy od najnowszych danych Straży Granicznej ze wschodniej granicy. W poniedziałek funkcjonariusze odnotowali ponad 580 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. 9 osób zostało zatrzymanych. Na swoim profilu na Twitterze Straż Graniczna zamieściła następujący komunikat. Wczoraj, to jest 25 października, na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 582 próby nielegalnego jej przekroczenia. Zatrzymano 9 nielegalnych imigrantów, 4 obywateli Tadżykistanu, 4 Somalii i obywatela Iraku. W tym miesiącu było już prawie 14 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Polski Ład w praktyce to wyższe wynagrodzenia, inwestycje, doinwestowana oświata i służba zdrowia, czy też emerytury bez podatku, powiedział premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił wyniki pierwszego naboru do programu i podkreślił, że dla mieszkańców najważniejsze są inwestycje, które tworzą miejsca pracy. Polski Ład, który jest programem obniżki podatków dla ogromnej większości Polaków, będzie korzystny także dla tych najbogatszych. Właśnie dlatego, że on tworzy perspektywy sprawiedliwego rozwoju, perspektywy nowych, wysokopłatnych miejsc pracy, wyższych zarobków netto, emerytur bez podatku, dróg w miejscach, o których nawet nie myślano, że pojawią się drogi, doinwestowanej służby zdrowia, doinwestowanego systemu oświaty. To jest rządowy program Polski Ład w praktyce. To nie jest wiązanie końca z końcem, od pierwszego do pierwszego, tylko to jest budżet, który pozwala w perspektywie kwartałów, lat planować, jak ściągniemy inwestorów za 2, za 3 lata, gdzie uzbroić teren, gdzie wyremontować drogę, gdzie odbudowywać połączenie kolejowe, co jest najważniejsze dla mieszkańców gmin i powiatów. Właśnie to, inwestycje, które tworzą miejsca pracy. Polska pomoże Mołdawii rozwiązać kryzys energetyczny i odsprzeda Mołdawii gaz. Rząd w Kiszyniowie wynegocjował zakup 1 000 000 m³ tego surowca. Wszystko po tym, jak Gazprom zagroził wstrzymaniem dostaw. Warunki odkupu surowca ustalono w minionym tygodniu, kiedy Warszawę odwiedził wicepremier i minister infrastruktury Mołdawii. Z kolei, jak poinformowało PGNiG, gaz z Polski do Mołdawii trafić ma już dziś. Jest to pierwsza w historii Mołdawii dostawa gazu z alternatywnych źródeł. Przypomnijmy, mołdawski parlament zatwierdził w ubiegłym tygodniu stan wyjątkowy w branży energetycznej w związku z kryzysem gazowym, gdy rządowe negocjacje w sprawie długoterminowego kontraktu gazowego z tradycyjnym dostawcą, czyli Rosją, utknęły w martwym punkcie. Teraz o tym, że miłość wszystko zwycięża. Po latach kontrowersji wokół ich narzeczeństwa japońska księżniczka Mako poślubiła pochodzącego z ludu Kei Komun. Księżniczka z tego powodu straciła arystokratyczny status i tytuły, ale miłość okazała się silniejsza. Mako jest pierwszą kobietą z rodziny cesarskiej w powojennej Japonii, która wzięła ślub bez tradycyjnych uroczystości dworskich i odrzuciła przysługującą jej na mocy przepisów wysoką odprawę finansową przy utracie statusu. Po ślubie przyjęła nazwisko męża. Mako od kilku lat cierpi na zespół stresu pourazowego, wywołany, jak sama twierdzi, psychicznym znęcaniem się nad nią i jej rodziną. Wielu Japończyków sceptycznie odnosiło się do związku Mako i Kei Komuro, a w mediach społecznościowych często pojawiały się nieprzychylne komentarze pod ich adresem. Promujący Polskę jacht I Love Poland, którego właścicielem jest Polska Fundacja Narodowa, płynie w liczących 600 mil śródziemnomorskich regatach żeglarskich. Trasa wjedzie z Malty wokół Sycylii i z powrotem na Maltę. Udział polskiej załogi w zawodach zainicjował film opowiadający historię jachtu I Love Poland, mówił prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Chcemy właśnie, żeby nasz jacht, nasza pływająca ambasada i pływający ambasadorzy Polski, czyli załoganci, byli w sposób należyty przedstawieni. W połączeniu z ich sukcesami, ja przypomnę tylko, że ostatnie 2,5 roku to są olbrzymie sukcesy i to niezwykle oryginalne sukcesy, takie, których wcześniej polska drużyna sportowa i Polacy, którzy zajmowali się pływaniem na jachtach, także i regatowych i oceanicznych, być może nie mieli w taki skondensowany sposób, to jednak jacht osiągnął sukcesy i na Karaibach w ramach regat 600 milowych i w ramach regat St. Martin Heinekena i w zeszłym roku właśnie na Malcie na regatach Rolexa i bijąc rekordy Orwaldi, czyli 120 mil morskich, a więc i szkoląc żeglarzy przede wszystkim.
Teraz w naszym programie sport. Koniec głosowania w plebiscycie Złotej Piłki. Jurorzy mogli wysyłać swoje punktacje do magazynu France Football do wczoraj. Jednym z kandydatów do trofeum jest Robert Lewandowski. Lewy od kilku lat znajduje się w czołówce najlepszych piłkarzy świata. Do grona 30 zawodników walczących o trofeum wybrany został po raz szósty. Ceremonia odbędzie się pod koniec listopada w Paryżu. Nagroda wręczana jest od 65 lat. Wyjątkiem był rok 2020, gdy ze względu na przerwany przez COVID sezon zrezygnowano z jej przyznania. Lewandowski mógł czuć się pokrzywdzony. Na osłodę pozostał mu tytuł piłkarza roku FIFA. Panie Robercie, trzymamy mocno kciuki. Nie ma innej opcji. Czekamy na werdykt. Teraz to wszystko. Proszę o nas pamiętać. Do zobaczenia.